Strażacy bez względu na pogodę muszą funkcjonować i wspierać mieszkańców. Dzisiaj jesteśmy w gminie Izbica w Romanowie. Jedyna ochotnicza straż pożarna, która nie dysponowała dotychczas samochodem. W zasadzie już od 2 lat dysponuje, bo to jest samochód, który w 2019 roku został zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości. 120 tysięcy złotych, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Dzisiaj, no właśnie tak późno, ze względu na COVID, taka uroczystość przekazania kluczy, poświęcenia tego samochodu, żeby mógł rzeczywiście już tak w pełni, można powiedzieć, wspierać mieszkańców. Gmina Izbica to droga krajowa 17, też linia kolejowa, gdzie jest wiele przejazdów, ale też pożary czy podpalenia to są te codzienne zadania strażaków, ochotników, które oni wykonują nieodpłatnie. To jest ich służba i bardzo się cieszę właśnie, że z Funduszu Sprawiedliwości również możemy wspierać strażaków ochotników, w tym wypadku właśnie w gminie Izbica w powiecie krasnostawskim. Nie zawsze ochotnicza straż pożarna dostaje samochód dla gminy za przysłowiową złotówkę. Z Funduszu Sprawiedliwości bardzo dobrze ten fundusz powstał, że został on rozszerzony na działalność również OSP, bo ochotnicy to są nieodzowną częścią gminy i życia społecznego. To właśnie oni ratują. Gdy my śpimy, to oni czuwają. Myślę, że to dofinansowanie w postaci tego samochodu wzmocni miejscową jednostkę OSP Romanów, przyczyni się do jej jeszcze lepszej działalności wśród tutaj innych jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Izbica. Na terenie powiatu mamy 98 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego 15 jest włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Gmina Izbica posiada najwięcej jednostek, stąd bardzo się cieszymy, że ten nowy samochód na pewno poprawi stan bezpieczeństwa na terenie gminy, jak i na terenie powiatu. A proszę powiedzieć, czy są jeszcze takie straże, które nie mają samochodu? Są takie straże. Są w różnej kondycji oczywiście. No i staramy się je sukcesywnie doposażać oczywiście, żeby wszystkie posiadały samochody, przynajmniej lekkie. Pieniądze pochodzą od przestępców, a wracają do nas wszystkich, bo te pieniądze pochodzą z nawiązek, z kar pieniężnych, też z odsetka pracy dla więźniów, a właśnie są przeznaczane na prewencję, na właśnie pomoc osobom pokrzywdzonym, w tym wypadku wypadków komunikacyjnych, podpaleń, czy też właśnie innych zdarzeń. Warto też pamiętać, że strażacy ochotnicy to bardzo ważny element bezpieczeństwa publicznego. Wspierają nas w różnego rodzaju sytuacjach zagrożenia, czy to powodzi, ale również w ostatnim okresie COVID-u, więc strażacy są tym, no właśnie tą solą życia społecznego w takich miejscowościach jak tutaj dzisiaj w gminie Romanów. Fundusz Sprawiedliwości wspiera strażaków ochotników. Od początku programu w 2018 roku przekazaliśmy już około 200 milionów złotych, nie tylko właśnie na samochody, ale również na sprzęt, który ma pomagać w ratowaniu życia, zdrowia, ofiar wypadków komunikacyjnych, innych zdarzeń. To też mundurowanie, ale też torby ratownicze, defibrylatory i cały sprzęt, który jest potrzebny strażakom, żeby właśnie mogli wypełniać swoje zadanie.